Słuchajcie, kto z was kiedykolwiek czytał komiks o tytusie Romku i Atomku? Ręka w górę. Więc od tych komiksów zaczniemy od tego, czym w ogóle jest resocjalizacja. Resocjalizacja, jak sama nazwa wskazuje, jest to ponowna socjalizacja, czyli przywracanie więźniów społeczeństwu. I tak jak w komiksach o tytusie Romku i Atomku, resocjalizacja, znaczy w zasadzie to już była socjalizacja Tytusa, następowała przez pokazywanie... Wiedziałem, że już nie zapomniałem, nie mam pilota. Dziękuję. Jak on działa? A. Doskonale. Więc tak jak w komisjach o tytusie Romku i Atomku... Dopiero minuta. Socjalizacja następowała przez pokazywanie Tytusowi różnych aspektów ludzkiego życia, kultury, techniki, muzyki, sztuki. Tak nie do końca to wychodzi z więźniami, których powinniśmy tak naprawdę socjalizować w podobny sposób. Polska, jak widzicie na załączonym z tyłu slajdzie, którego ja niestety nie widzę, bo monitor pokazuje mi coś zupełnie innego, jest na 196. miejscu, przepraszam, wróć. Jest na 14. miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość osadzonych na 100 tysięcy, na 10 tysięcy mieszkańców, ze 194 osobami. Za nami jest Albania. Co ja sobie ustanę tak trochę z boku, żeby widzieć w ogóle, co na tych slajdach jest. Co ciekawsze, za nami jest też Ukraina ze 157 osadzonymi. Natomiast przed nami jest Estonia, Republika Mołdowy i na przykład Rosja. I problem polega na tym, że więźniowie tak naprawdę nikogo ze strony społeczeństwa nie obchodzą. My skupiamy się na tym, żeby ich zamknąć w więzieniu, żeby ich odizolować. Natomiast nie staramy się zrobić tak naprawdę jako społeczeństwo nic, żeby tych więźniów tego społeczeństwa, w którym uczestniczymy, przywrócić. I to jest nasz główny problem. 194 osadzonych na 10 tysięcy mieszkańców. I warto by było zastanowić się, jakie są tego przyczyny. I jeżeli sobie wyobrazimy nasze takie hipotetyczne więzienie, w których osadzimy 194 więźniów i przejdziemy się po nim i zapytamy się każdego z nich, słuchaj, a za co tutaj do nas trafiłeś? To więźniu powie, kurwa, za niewinność. Są też więźniowie, którzy trafiają przez przypadek i takim najbardziej medialnym przypadkiem ostatnich lat był Tomasz Komenda, który z jednej strony trafił właśnie za niewinność, a z drugiej strony trafił przez czysty przypadek, przez ludzi, którzy potrzebowali kozła ofiarnego, na którego można zrzucić winę faktycznie winnej osoby. No i mamy też oczywiście dużą grupę więźniów, którzy faktycznie trafili do więzienia za popełnione przestępstwo. I tutaj mamy różne możliwości, dla których, różne powody, z których te osoby przestępstwa popełniały. I jest to na przykład wynik zaburzeń osobowości, wynik utraty kontroli nad sobą, czyli na przykład afekt, gdzie mąż zabija kochanka swojej żony, w wyniku świadomego wyboru przestępczej kariery, bo tak jest w życiu wygodniej, i z braku perspektyw i środków do życia. I warto by się zastanowić też, po co wsadzamy ludzi do więzienia. Wersja oficjalna mówi, że robimy to, żeby wzbudzić wskazanym wolę współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych podstaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Zrozumieliście? Większość też nie rozumie, ale tak naprawdę robimy to po to, żeby ich odizolować od reszty społeczeństwa, bo chcemy się czuć bezpiecznie, po to, żeby wypełnić nasze społeczne poczucie sprawiedliwości, czy tego takiego małego Hammurabiego, który mówi, że oko za oko, ząb za ząb, a kara powinna być na tyle dużo bardziej dotkliwa, albo tak samo dotkliwa, jak krzywda, którą przestępca wyrządził w swojej ofierze. I tak naprawdę wiele osób stwierdzi, że po to, żeby też więźniowie cierpieli w izolacji więziennej i żeby resocjalizowali się przez cierpienie. Kurwa, za moje pieniążki w więzieniu w PlayStationy grają. I ostatnim powodem jest to, że próbujemy ich zmieniać, a raczej próbuje to robić służba więzienna, niekoniecznie skutecznie. I warto by się w tym momencie zastanowić, kim jest zwykły polski więzień, bo typowym osadzonym jest przeciętny Kowalski, którego średni wyrok to 45 miesięcy więzienia,
A najczęściej orzekana kara to są dwa lata wolności i mamy tutaj średnią i medianą, średnią i medianę i Janina jest bardzo zadowolona. Mamy na koniec sierpnia tego roku 66 300 skazanych i ukaranych, z czego 96% to mężczyźni, 32% jest w wieku 31 do 39 lat, 53% pracuje w więzieniu, z czego połowa nie dostaje z tego ani grosza. I najważniejszym aspektem jest to, że 56% są to recydywiści. I warto się w tym momencie skupić na tym jednym aspekcie. 190 osadzonych w naszym hipotetycznym więzieniu, w którym mamy 194 osadzonych, wcześniej już w nim było i do niego wróciło. I to jest tak naprawdę faktyczny problem. I warto się zastanowić, dlaczego osadzeni wracają do zakładów karnych. W polskiej praktyce penitencjarnej, w polskiej teorii mamy coś takiego, co się nazywa programem minimum. Program minimum mówi, że człowiek nie powinien wyjść z zakładu karnego gorszy pod względem psychofizycznym, moralnym i kompetencji społecznych oraz zawodowych, niż do niego trafił. I jako społeczeństwo, jako polskie społeczeństwo, nie jesteśmy w stanie tego w żadnym stopniu zrealizować. Niemal każdy osadzony, który trafi do zakładu karnego, wyjdzie z niego bardziej zdegenerowanym, niż do niego trafił. I w tym momencie wypadałoby się zastanowić, jak wygląda polskie więzienie. Przeciętna polska cela w polskim więzieniu wygląda tak. Jak myślicie, czy człowiek, który spędza 23 godziny na dobę w takiej celi, może potem wrócić do społeczeństwa z myślą o tym, jak powinno wyglądać, że tak powinno wyglądać jego normalne życie? No bo w takiej celi spędza wyrok, więc takie też buduje przekonanie. To niestety nie powinno się udać. I w tym momencie dochodzimy do paradoksu penitencjarnego. Paradoks penitencjarny mówi o tym, że dążymy do poprawy skazanego przez odosobnienie go od grona uczciwych ludzi i pozostawienie go w sytuacji, która zbliża przestępców do siebie. Co poszło nie tak? Przede wszystkim mamy w zakładach karnych przeludnienie. Przeludnienie, które z jednej strony skutkuje tym, że mamy dużo przestępców, a za mało kadry więziennej, która z tymi przestępcami może pracować. Mamy dużo strażników, czyli całego pionu ochrony w zakładach karnych, który skupia się na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo, a za mało wychowawców, czyli pionu penitencjarnego, która skupia się na tym, żeby ci więźniowie do zakładów karnych nie wrócili. I tak jak w Szwecji, która jest jednym z modelowych przykładów w ogóle krajach skandynawskich, jest to, mamy poniżej 50 osadzonych na 10 tysięcy mieszkańców, to w takich zakładach karnych szwedzkich na 10 osadzonych przypada dwóch wychowawców. Jeden wychowawca zajmuje się sprawami biurokratycznymi, a drugi wychowawca zajmuje się całą pracą z osadzonymi. Więc w tygodniu jest w stanie poświęcić na osadzonego od 4 do 6 godzin. W polskim zakładzie karnym wychowawca jest w stanie poświęcić godzinę w miesiącu na jednego osadzonego. Mamy też, więźniowie mają też utrudniony kontakt ze światem zewnętrznym, więc nie są w stanie budować z tym światem zewnętrznym relacji. Nie ma ludzi, którzy by, znaczy zdarzają się ludzie, którzy by trafiali, którzy idą do zakładów karnych po to, żeby pracować z osadzonymi. Najczęściej są to organizacje religijne, wszelkiego rodzaju kościoły, wszelkiego rodzaju także sekty, bo zdarzają się na przykład w zakładach karnych scjentolodzy. I kolejnym problemem jest to, że więzienie uwstecznia. Więźniowie nie mają możliwości rozwoju osobistego, nie mają możliwości takich kształcenia i samokształcenia w takiej formie, w jakiej ma to przeciętny człowiek. Chyba że to są osadzeni młodzi, którzy mają już małe wyroki albo mało do odbycia kary do końca. Wtedy zdarza się, że dostają zgodę na naukę na wolności, natomiast tak jak w zakładach karnych za granicą przyjmuje się, że więźniowie powinni uczyć się na wolności, żeby budować cały czas tą więź ze społeczeństwem, do którego wrócą, w Polsce przyjmuje się, że więźniowie powinni być odizolowani i uczyć się na terenie zakładu karnego, żeby nikomu nie wyrządzili krzywdy. Do tego mamy też wykluczenie cyfrowe i społeczne. Z jednej strony chcemy, żeby więźniowie wyszli lepsi z zakładu karnego i żeby nie powrócili po tym do przestępstwa. Z drugiej strony w momencie, kiedy dowiadujemy się, że na przykład że mielibyśmy zatrudnić więźnia, momentalnie mówimy, że tego nie zrobimy, dlatego że no, nie będziemy zatrudniali przestępcy, bo zaraz nam tutaj wyrządzi kolejną krzywdę. I tak samo wygląda to z wykluczeniem cyfrowym. Więźniowie nie mają kontaktu z internetem, nie mają kontaktu z komputerami, nie mają kontaktu w ogóle z jakimkolwiek światem cyfrowym, więc wychodzą, zwłaszcza po dłuższych wyrokach, na wolność do świata, którego nie rozumieją i nie są w stanie zrozumieć.
No i najważniejszym problemem w tym wszystkim jest to, że jest brak skutecznej pomocy postpenitencjarnej. Nikt więźniom nie pomaga po wyjściu z zakładów karnych. Więźniowie dostają pieniądze, które odłożyli ze swojej pracy, albo i niebo, jak powiedziałem wcześniej, 50% osadzonych pracuje nieodpłatnie. Dostają jakąś niewielką zapomogę z zakładu karnego, ale nikt potem nie jest w stanie ich wspomóc, pomijając normalną pomoc społeczną, która często w takich wypadkach jest po prostu niewystarczająca. I czy znamy sprawdzone rozwiązanie problemu? Tak, znamy. Przede wszystkim powinniśmy pracować z więźniami w taki sposób, który skutecznie ich skutecznie wzbudzi w nich kompetencje i sprawi, że będą w stanie odnaleźć się na rynku pracy po wyjściu z zakładu karnego. I takim modelowym przykładem działania jest The Last Mile, czyli inkubator technologiczny w więzieniu San Quentin, w jednym z najcięższych więzieni zakładów karnych w Stanach Zjednoczonych, w którym osadzeni uczą się programowania. Uczą się na kursie, który nazywa się Code 7370 i osadzeni w tym zakładzie karnym uczą się głównie programowania stron internetowych. Są dwa różne poziomy kursów. Z jednej strony osadzeni dostają szansę zdobycia zawodu, a z drugiej strony po skończeniu 6-miesięcznego kursu mają też szansę pójść na drugi, kolejny 6-miesięczny, bardziej zaawansowany kurs, albo trafić do TLM Works, czyli coworku, z przestrzeni coworkingowej, w której osadzeni pracują wspólnie i wykonują pracę na rzecz organizacji pozarządowych i dużych firm, dzięki czemu sama organizacja The Last Mile jest się w stanie utrzymać, a także też tworzą coś dobrego, więc mają też świadomość, że służą społeczeństwu. Tak wygląda przeciętne stanowisko pracy w TLM Works. Przy czym ci sami osadzeni też tworzą podcast, którym opowiadają o życiu w więzieniu, o pracy w więzieniu, o tym, jakie ich jest spojrzenie na resocjalizację. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych podcastów w Stanach Zjednoczonych. No i teraz warto by się było zastanowić, czy to działa. Odpowiadam. Działa. Żaden z beneficjentów programu to nie wrócił już potem do zakładu karnego, a z zakładu karnego wyszło ich ponad 60. Większość z nich pracuje w zawodzie, który zdobyli, część z nich założyło własne działalności gospodarcze zajmujące się również tworzeniem stron internetowych, ewentualnie innym rodzajem programowania albo pracą z nowoczesnymi technologiami. Część z tych osadzonych również wróciła do zakładu karnego jako wolontariusze albo jako pracownicy przy TLM Works i zajmuje się pracą z tymi osadzonymi, którzy kurs albo pracę odbywają. I wypadałoby się zastanowić, czy to się w ogóle może udać w Polsce, bo jednak więzienia w Stanach Zjednoczonych troszeczkę się od polskich różnią. I w maju tego roku trzy dziewczęta z The Risk Takers postanowiły urządzić kurs testowania oprogramowania w zakładzie karnym w Sieradzu. Miałem przyjemność trafić jako prelegent na ten kurs i opowiedzieć osadzonym o tym, jak wygląda praca w IT. I niestety ten kurs nie do końca wyszedł tak, jak powinien. Głównym problemem było to, że służba więzienna postanowiła dostarczyć na ten kurs więźniów, którzy absolutnie nie mieli szansy go ukończyć. Więźniów, którzy z jednej strony byli analfabetami technologicznymi i nie byli w stanie obsłużyć komputera, mimo że w tym samym zakładzie karnym było przynajmniej kilku osadzonych, którzy by sobie z obsługą komputera poradzili. Więźniów, którzy mieli spore deficyty umysłowe, więc ogólnie, jeszcze wróćmy na chwilę do meritum. Testowanie oprogramowania jest najprostszą pracą, którą można wykonywać w IT. Jest to też pracą, którą ludzie, którzy mają jakiekolwiek wykształcenie w IT, nie chcą robić, dlatego że to jest praca tak naprawdę bardzo manualna. To jest praca, która polega na tym, że trzeba kliknąć myszką, zobaczyć, czy efekt jest taki, jaki być powinien i powtórzyć to kilkadziesiąt, kilkaset razy dla całego oprogramowania, żeby zobaczyć, czy on po prostu działa poprawnie. I brak podstawowych umiejętności, brak kompetencji, a przede wszystkim przygotowanie kursu z wolności i odwzorowanie go jeden do jednego w zakładzie karnym, czyli 40-godzinny tygodniowy kurs, nie mogło się udać. Bo żeby kurs udał się poprawnie, powinien trwać przynajmniej 80 do 120 godzin, bo więźniowie są niestety jak dzieci oglądające teletubisie. Czyli oglądają coś, uczą się czegoś, słuchają czegoś, ale trzeba im to powtórzyć jeszcze raz. Trzeba im to powtórzyć jeszcze raz, bo nie zrozumieją. I padałoby, żebyśmy wyciągnęli wnioski z błędów.
Przede wszystkim największą trudnością jest zacofanie służby więziennej. Służba więzienna tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli pójść i powiedzieć, że chcemy robić taki kurs, to zupełnie nie zrozumie, co my chcemy zrobić i dlaczego. Trafić do osób decyzyjnych w pionach kierowniczych służby więziennej, czyli w centralnym zarządzie służby więziennej i okręgowych inspektoratach jest bardzo trudno. Szczególnie, że to są osoby, które są w tej organizacji od 30-40 lat i często mają taki sam analfabetyzm cyfrowy jak więźniowie, z którymi pracują. W zakładach karnych jest bardzo ograniczony dostęp do komputerów. Praktycznie w każdym zakładzie karnym jest pracownia informatyczna, która została stworzona z Europejskiego Funduszu Spójności, natomiast ta pracownia informatyczna nigdy nie jest praktycznie wykorzystywana. Ona jest otwierana raz, dwa razy do roku w różnych celach, natomiast więźniowie zazwyczaj w niej nie pracują. No i też kolejny problem jest to, że więźniowie nie mają żadnego dostępu do internetu. I to nie mówię w tym momencie o kontakcie ze światem zewnętrznym, ale także o formie biernej. Nie są w stanie korzystać z internetu, żeby wyszukiwać informacje, nie są w stanie korzystać z internetu, żeby uczyć się czegokolwiek, czy żeby chociażby czytać różnego rodzaju materiały. I mamy też możliwe rozwiązania. Moglibyśmy uczyć więźniów podstaw obsługi komputera. W takim wypadku jak The Risk Takers moglibyśmy też zmienić tempo szkolenia, żeby było bardziej dostosowane do możliwości umysłowych więźniów. Moglibyśmy też skupić się na tym, żeby szkolenie dawało bardziej rozpoznawalne certyfikaty, takie certyfikaty, które są czytelne na rynku pracy i które pracodawca, co do których pracodawca ma świadomość, że ten certyfikat potwierdza, że więzień ma konkretne umiejętności, które pracodawcy się przydadzą. A co ważniejsze, powinniśmy dobierać odpowiednich wykładowców i wykładowców, którzy będą w stanie więźniom wyjaśnić i będą na tyle empatyczni, że będą w stanie też z tymi więźniami pracować. I wypadałoby też wyposażać jednostki w literaturę fachową, która pozwoli więźniom pracować nad sobą. A co potem? A potem wypadałoby tych więźniów zatrudnić. Zatrudnić albo w zakładach karnych, albo też na wolności, bo spora część osadzonych na wolności pracuje, tylko że pracuje przy pracach czysto fizycznych. I dlaczego mielibyśmy to wszystko zmienić? Przede wszystkim każdy więzień, niezależnie od swoich czynów, jest człowiekiem i tak powinien być traktowany. W odpowiednich warunkach resocjalizacja jest możliwa i jest możliwe przywrócenie tych osadzonych do społeczeństwa. Co ważniejsze, postawienie wolności jest najbardziej dotkliwą, zarazem bardzo nieskuteczną karą. I możecie zastanawiać, czemu wam opowiadam o tym na TEDxie. Bo więzienie i IT są nieodłączną częścią mojego życia. Moja przyszłość wygląda tak, że rzuciłem liceum ogólnokształcące w trzeciej klasie, dorabiałem jako serwisant, grafik i administrator, a w wieku 18 lat szedłem na złą drogę. Podrabiałem karty telefoniczne do aparatów i sprzedawałem je na stadionie dziesięciolecia, dzięki czemu ludzie, którzy pracowali na stadionie dziesięciolecia, mogli dzwonić do domu taniej, a ja z tego miałem całkiem duży przychód, którego nie miała Telekomunikacja Polska. Później trafiłem do aresztu po raz pierwszy i czy łącznie spędziłem w zakładach karnych 4,5 roku. Ostatni rok swojej kary poświęciłem na poprawienie czytelnictwa w zakładzie karnym w Siedlcach przez reorganizację biblioteki we współpracy z wychowawcą i to czytelnictwo wzrosło o 650%. Gdy przeciętny osadzony czytał jedną książkę w miesiącu z biblioteki, to nagle się okazało, że jest w stanie ich czytać 3 do 4 sztuk. Obecnie od 8 lat jestem na wolności, mam firmę, która zajmuje się administracją serwerami i rozkręcam hosting. Dość rzadko bloguję o więzieniu, odwiedziłem 10 krajów poza Europą, w tym Nową Zelandię. I co ważniejsze, w tym momencie dążę do tego, żeby trafić do służby więziennej, do ludzi ze służby więziennej, z pomysłami na to, co można by było zrobić z osadzonymi, by wyszli na wolność i wrócili do społeczeństwa. Tak wyglądałem w 2008 roku. Tak wyglądałem na początku 2018 roku i wierzę w resocjalizację, bo nawet jeżeli logika, statystyka i życiowe doświadczenie mówią, że nie może się udać, to jestem jej żywym przykładem. Dziękuję.